Dzień dobry kochani, w kolejnym vlogsterze. Wojtek rano był w firmie, już przyjechał. Zdążyłam umyć lodówkę, umyć te drewniane żaluzje u nas, co mamy w salonie. Powiem wam, że makabra. Taka mozolna praca, nienawidzę takiego czegoś wykonywać, no ale trzeba było to umyć, bo już no, były zakurzone. I co jeszcze? No tak jakieś powierzchowne rzeczy. Tosia przysnęła na chwilę, nie za długo. Teraz wrócił, więc ja wykąpałam się. Chcę się troszkę podmalować. Zrobić coś z tymi włosami. Może je dzisiaj jakoś uczeszę, jakoś zwiążę fajnie. Zobaczymy. Zrobiłam już dwa prania też, bo powyjmowaliśmy nasze wiosenno-letnie rzeczy, więc to wszystko z tych worków próżniowych dałam do pralki na płukanie, więc mam chyba ze 3 wsady do pralki. Już dwa za mną, więc nie jest źle. No i to się wszystko suszy na takiej zwykłej suszarce, słuchajcie, więc po raz kolejny mówię, że gdzie jest moja suszarka bębnowa? No gdzie? W sklepie. Ale może, nie, przed świętami na pewno jej kupię, po świętach. Obiecuję sobie, że już po świętach wybiorę się do sklepu i zakupię sobie tą suszarkę, bo właśnie na przykład w takiej sytuacji, zamiast teraz pranie jest rozłożone na wszystkie po prostu możliwe strony, wsadziłabym do takiej suszarki i po problemie. No ale to dopiero po świętach, więc spokojnie, spokojnie, doczekam się. Musimy też jechać na zakupy, do Lidla chyba, bo no, ostatnio nie zrobiliśmy zakupów, ja tylko kupiłam tam jakieś produkty dla Tości, żeby móc jej tam zrobić śniadanie, obiady, czy jakieś tam lunchy, takie, wiecie, jakieś przekąski. A dla nas nic nie kupiłam, więc musimy jechać na te zakupy. A o 16 idziemy do naszych znajomych. Niedaleko nas mieszka taka rodzinka, z którymi się bardzo zakumplowaliśmy i oni grają w planszówki tak jak my. Oni są jeszcze większymi freakami, bo mają tyle tych gier. Zresztą kiedyś chyba już mówiłam wam o nich. I idziemy do nich na taką kolację, na takie granie przedświąteczne. Już się umawiamy z nimi, słuchajcie, z 4 miesiące? Nie wiem, czy nie dłużej. A ten czas tak szybko leci, że masakra, więc teraz Magda była u nas ostatnio w przystanku tlenowym, więc nie w przystanku, w stylu, znaczy w przystanku, w firmie. Była u nas w firmie i już się stricte umówiliśmy na konkretną datę, bo jak się człowiek nie umówi na konkretny dzień, o konkretnej godzinie, to tak będzie się umawiał, przekładał i wiecie, nie, nigdy te spotkania nie dochodzą do skutku. Dlatego, no powiem wam, że nie mam tu zegarka. Wojtek ma zegarek, zaraz zobaczę. No, jest 25 po pierwszej, mamy bardzo mało czasu. Więc muszę, Wojtek tam widziałam, że zamknął oko sobie. Coś, nie wiem, coś mówi, że się źle czuje, więc oby go znowu jakaś choroba nie brała. Muszę iść go obudzić, bo musimy niedługo wychodzić, żeby zrobić zakupy, zdążyć te zakupy tutaj przywieźć, rozpakować i pojechać już do nich, więc no. Działamy. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry. Co pan tutaj dzisiaj majsterkuje? Wejście do łóżeczka dla Antoś. Słuchajcie, musieliśmy rozmontować łóżeczko o 4 szczebelki, dlatego że Tosia cały czas chce i woła nas, żebyśmy ją wkładali do łóżeczka w ciągu dnia. Ona się tam bawi, czyta sobie książeczki. Dlatego najlepszym, co mogliśmy zrobić, chyba, żeby po prostu ją tam cały czas nie wkładać, tylko żeby ona sama się nauczyła wchodzić do łóżeczka. Dzięki temu może też sama zacznie na przykład kłaść się spać wieczorem po kolacji. Było właśnie rozmontowanie to. Znaczy rozmontowanie, no trzeba było po prostu to myśleliśmy, że to się będzie, że to się da wyjąć, ale jednak to łóżeczko z IKEA poprzyklejane ma te szczebelki, więc wypiłowaliśmy. Wchodzisz? Myśko? No chodź tu. No nie trzeba tak. Teraz popatrz. Wystarczy tak. Ale chciała sobie chyba nóżkę założyć, o. No ale to tak będzie gorzej jej. No bo widzisz. Nie, myszko. Nie tak. Tak nie. Musisz się wgramolić rączkami. Patrz. No i wchodź. No wchodź do łóżeczka. Super! Teraz sama będziesz mogła wchodzić, nie musisz już nas wołać. No,
No, jak ci się podoba? A może, słuchajcie, zrobię jej później takie drzwiczki jak na westernie. Ja już to widzę. Tosia, co ten tata? O, pieluszka, smoczek, idziemy Lulu? Nie, to nie czas na Lulu. Pamiętasz, dawniej w kuchni takie sobie montowali tak, ludzie? Tak, 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 oczywiście, no. Był taki design. Myszko! Będziesz mogła sobie sama wchodzić tu do łóżeczka. Jeszcze kupię farbę i oczywiście umaluję to, co wypiłowaliśmy. Ja to jeszcze ładnie... jak to się nazywa? Wyszlifowałam. To tylko jeszcze wystarczy pomalować, bo oczywiście no, mnie będzie to kuło w oczy, więc trzeba będzie to pomalować. Już takim... Tutaj, Wojtek. Ale ten tata jest, co? Żartowniś? Daj to, co to za smok? Od kiedy my smoka nosimy w ciągu dnia? No... Smoki są dla maluchów, a ty już nie jesteś maluchem. Podoba ci się ta zmiana? Podoba ci się zmiana? Mhm, tyle masz do powiedzenia. Cieszymy się razem z tobą. Przypiona! Super! Sama teraz będziesz wchodziła do łóżeczka, dobra? No i ekstra. To umówione. A ja z tobą. Adajo! Adajo! Nie skryjesz się teraz nigdzie przede mną! Tosiu, chodź, idziemy do dziewczynki, chodź! Nie śpada. Dobra, koniec. Biega po całym garażu. Jedziemy do dziewczynki. I na zakupy, tak, musisz wsiąść do autka. Mamy niedzielę, dzisiaj są u nas Ewelinka z Igorem, a Wojtek szykuje przepyszny obiad. Aga mi kazała wam pokazać, co ja dobrego robię. Więc tu jest, nie patrzcie na to, że to jest w brytwance do ciasta. Niestety musimy sobie kupić jakąś taką ceramiczną, ładną brytwankę do zapiekanek. Tu mamy schab z cebulką oraz z pieczarkami. W sosiku takim, co ja tam dałem? Śmietana po prostu. Jak to powiedziałaś? Co się nawinie. Co się nawinie, tak. Śmietana, ser, troszeczkę mąki ziemniaczanej. Myślałem, żeby dać, ale Aga dała taki naturalny proszek z tych grzybów. Posypałem szczypiorkiem u góry. No i tak to się zapieka. Do tego zrobimy placki ziemniaczane. Zaraz będziemy tutaj piec. No, muszę przyznać, że Wojtek dzisiaj przesadził. Po prostu przesadził i przeszedł samego siebie. Tak pysznego jedzenia dawno nie jedliśmy. Dwa placuszki, schab w środku, polane to wszystko jest serowo-pieczarkowym sosem. O, brat twój dzwoni. Mój brat dzwoni, bo chyba wyczuł. Najlepszy, słuchajcie, jest ten sos, który on tutaj zrobił z pieczarkami, z cebulką. I zagęszczał go takim proszkiem z grzybów, który przygotowała moja mama, zaraz ją pokażę. Ej, bo zostawiam ja tu. Sos, powiem wam, że po prostu jest mega. I chyba też dużo dało to właśnie, że Wojtek zagęścił go takim proszkiem z grzybów. Moja mama jak suszy grzyby, to czas niektóre grzyby potem mieli i to jest taki proszek. I to jest taki zagęstnik do sosów, do zup. I nie dość, że on fenomenalnie pachnie, no to jest zdrowszy niż na przykład mąka ziemniaczana, nie? Więc, no słuchajcie, robi robotę. Ale tak dobrego jedzenia pojadam, bo nie jadłam. Ja miałam z kotletem, takim burgerem wegetariańskim i po prostu ten sosik z tym plackiem. No dzisiaj małe odstępstwo od mojej diety, ale jeden placuszek, nic mi nie będzie. Mama! Mama!
Zuzka. Dawaj, Zuzka. To jest noska, tak? Gra melodyjkę, włączymy. Dobra, teraz oglądamy film, jemy. Czyli po obiedzie takim z boku. Masz coś? A my się bawimy, tak? Uśmiałam? Uśmiałam się, Tosia, tak? Ale ta grafika jest obłędna. Ja masz coś ci mi. Tosia mi masuje, nie pani co. Tosiu, musisz uważać tutaj, nie zróbcie ci krzywdy. Wiem, Igor, nie gram pierwszy raz. I głowy. To jest najlepszą leżanką, wiadomo. Pierwsza. No. Poruszaj się, bo będę usłyszał. Dajcie ci buziaczka. Dajcie ci buziaczka. Tak jak ja. Trochę się boję. Daję buzi. On cię usłyszy. I on cię zatrzymaj się. Chyba nie jest zainteresowana. Panowie grają teraz proszę w plajkę. Fantastyczny czas naprawdę dla nas. No i tylko możemy podziwiać po prostu ich poczynania. A przepraszam, przeszkadzałam to. Ubraj się tak samo. Może jakby cię usłyszy. Ej, one słuchają i one cię zabiją teraz. One są najgorsze. W głowę, tylko w głowę. Szybko, szybko pobiegnie. Jezu, nie no, przestań, bo tam jest trzeci, a skąd się zrobi. Ej, nie było tu trzeci. Wojtek, Jezu, zabiję cię zaraz. No zabiję, no zabiję cię. O, ten z łukiem idzie. Bo łuk jest cichy. My już mamy wieczór, w sumie jest dziewiąta, dochodzi dziewiąta. Ewelina z Igorem pojechali już do domu. Mój mąż kontynuuje grę. Tosia śpi. Muszę wam powiedzieć, że słuchajcie, Ewelina wczoraj, nie, w piątek, kiedy ja byłam z Eweliną w Bonarce po sukienki? W czwartek? W czwartek, nie? Pojechałyśmy do Bonarki. Czwartek. W czwartek pojechałam z Eweliną do galerii, no bo chciałyśmy szukać tej sukienki na panieńskiej. Powiem wam, że w tych sklepach dla mnie nic nie ma. Na chyba 5 czy 6 sklepów przymierzyłam dwie sukienki. No i nie. I Ewelina wysłała mi wieczorem, w czwartek takiego linka, mówi: zobacz Anga, przecież na Allegro są często licytacje, zobacz jaką ci znalazłam ładną sukienkę, może byś zalicytowała. I ja w sumie nigdy w życiu nic nie licytowałam na Allegro. I kliknęłam, mówię, dobra, no w sumie bardzo ładna, faktycznie dam chyba za 60 zł. Ja podbiłam cenę na 61,90. I wczoraj... O, złoty 90, tak. Po czym, słuchajcie, dzisiaj rano, zapomniałam, że licytacja była do wczoraj, do 20. Dzisiaj rano wchodzę na maila, patrzę, wygrała się licytacja. I wygrałam sukienkę, słuchajcie, za naprawdę 61,90. Więc, no wow. Jestem bardzo szczęśliwa, bo sukienka jest bardzo ładna. Mam już do niej buty i nawet fajne takie ozdobne rajstopy. Więc mam już skompletowany strój i do klubu, i na sesję na plaży, więc jestem gotowa. Dzisiaj też mi jeszcze Wojtek odebrał paczkę z paczkomatu, bo robię dla dziewczyn takie małe prezenciki w podziękowaniu, że ze mną pojechały na taki wyjazd. Troszeczkę są spersonalizowane. Nie pokażę wam ich, bo no, dziewczyny mnie też oglądają, więc nie chciałabym spalić tej niespodzianki. Dzisiaj też Ewelina zapytała się mnie, czy będę kręciła vloga z tego naszego wyjazdu, z panieńskiego. I podjęłam decyzję, że nie. Nie będzie. Nagram wam po prostu, to będzie taki krótki filmik z jakimiś tam elementami takimi i pod to podłożę muzykę. Po pierwsze, nie chcę chodzić z kamerą, to jest mój wyjazd, więc nie chcę jakby cały czas pamiętać, że tą kamerę mam i że chcę, żeby ją włączać i nagrywać cały pobyt. Po drugie, też chcę, żeby dziewczyny czuły się komfortowo, bo nie każda tam, która będzie, chce być kręcona, nie każda się dobrze przy tym czuje i też nie chcę ich stawiać w takiej sytuacji, więc nie będzie jakby vloga z wyjazdu, tylko taki krótki jakby przerywnik, taki wiecie, taki ala teledysk, coś takiego zrobię, dosłownie kilkusekundowy z pokazaniem kilku elementów takich najważniejszych z tego wyjazdu i tyle. Więc tak. No, uważam, że chyba dobrą decyzję podjęłam.
Ja w takim razie, jak mój mąż jest taki zajęty i tam gra, to idę sobie zrobić jeszcze rutynę wieczorną swoją. To jeszcze sobie do was trochę pogadam. Wczoraj, słuchajcie, też tak pojechaliśmy najpierw do Lidla na zakupy, potem pojechaliśmy tych znajomych na planszówki i w końcu nawet nie zagraliśmy w te planszówki, dlatego że dawno się nie widzieliśmy z tymi znajomymi i po prostu nam się buzie nie zamykały, gadaliśmy po prostu, co się u nas działo, więc no niestety żadna planszówka wczoraj nie wjechała, więc musimy się jeszcze z nimi jakoś umówić, żeby pograć w coś, bo dawno już nie graliśmy w planszówki, z rodzicami ostatnio w Łodzi. Pewnie teraz też coś pogramy, bo nawet nie zabierałam po ostatniej wizycie w Łodzi, z Łodzi tych gier. Zostawiłam rodziców, bo stwierdziłam, że jak pojedziemy na święta, to na pewno w coś pogramy. I wczoraj dlatego, słuchajcie, dosyć późno wróciliśmy, to się nam tam przysnęła, więc potem ją przetransportowaliśmy do samochodu i dalej sobie spała w domu, więc... Więc no już nie miałam też co nagrywać. A dzisiaj właśnie... A dzisiaj od rana troszkę posprzątaliśmy i zaraz przyjechała Ewelina z Igorem. No byli chyba po 11 już u nas, dosyć wcześnie. Ale tak sobie czasami z nimi spędzamy cały dzień, jakiś z weekendu, żeby też się właśnie nagadać, nacieszyć sobą, pogotować. Wojtek dzisiaj właśnie miał jakąś taką bardzo dużą ochotę na gotowanie i ja bym zrobił obiad. On się tym zajmie, Wojtek czasem ma takie. Zresztą on zresztą, Wojtek bardzo lubi gotować, a ja też lubię, jak on gotuje, więc był super. Dzisiaj był przepyszny obiad, naprawdę był mega. Dosia jutro raniutko idzie do przedszkola, bo idzie już na śniadanie, więc musimy wstać 7.30 najpóźniej, a ona, słuchajcie, dzisiaj spała, nie wiem w ogóle dlaczego, do 9.00, 9.00 chyba 15 się obudziła, więc jak na Dosia, to no, tak staliśmy za chwilę tym łóżeczkiem, patrzyliśmy, czy wszystko w porządku z nią. Więc mam nadzieję, że to jakiś taki wybryk trochę był, bo specjalnie to się na nią zapisaliśmy, dlatego że ostatnio zaczęła bardzo wcześnie wstawać i mówimy, no to jak już wstaje tak wcześnie, to nie ma sensu, to niech jeździ wcześniej do tego żłobka. Z dziećmi będzie jadła śniadanko, ale najwyżej będziemy ją szybciej odbierać. O, próbuj, słuchajcie. Teraz nie mogę nic mówić. Ale powiem wam, że tą szczoteczkę, którą używam właśnie, używam już bardzo długo czasu i jestem tak z niej zadowolona. Ja już kiedyś o niej na vlogu wam mówiłam. Teraz wam coś o niej opowiem jeszcze. Tylko muszę tu... Posłyszycie, ma dwa tryby pulsacji. Czekajcie, muszę się zmyć trochę. Uwielbiam tą szczoteczkę, po tej szczoteczce ma twarz, jest taka świeża, taka czysta, mam takie uczucie właśnie napiętej twarzy, napiętej cery. Dobra, mnie boli tutaj. Słuchajcie, to jest szczoteczka ze Skin Lovers, to jest polska marka. Ja już ją, tak jak mówiłam, mam naprawdę sporo czasu, nawet nie pamiętam. Tu z tyłu się ją ładuje, ale ładuję ją raz na 2 miesiące. Naprawdę, słuchajcie. A używam ją minimum raz dziennie. Ta szczoteczka soniczna jest taką szczoteczką 3 w jednym, czyli to jest demakijaż, masaż i oczyszczenia w jednym. Fajne też jest to, że ona nadaje się do każdego typu cery. Ma 7 stopni intensywności. Powiem wam, że ja ją ze sobą wszędzie zabieram. Wszędzie. I nawet kiedyś raz tak było, że pojechałam do Łodzi, ją zapomniałam i tak parę dni nie myłam taką szczoteczką tej twarzy. To już moja twarz była inna. Ona usuwa zanieczyszczenia. No i ujednia skórę. Właśnie dlatego dzięki niej ja czuję, że moja skóra jest taka naprawdę fajnie napięta.
Bardzo też jest fajne w tej szczoteczce, że jest całkowicie bezpieczna i posiada certyfikaty jakości, co jest bardzo ważne dzisiaj na rynku. W opisie filmu zostawię Wam link do szczoteczki i słuchajcie, też Wam zostawię kod rabatowy na minus 15%, więc jeżeli jesteście ciekawi i też chcielibyście ją sprawdzić albo poszukujecie czegoś podobnego, to skorzystajcie z kodu, bo będzie taniej. Taką rutynę właśnie, czyli najpierw sobie zrobiłam makijaż, potem myję sobie szczoteczkę i dzisiaj może w sumie faktycznie jeszcze nałożę sobie jakąś odżywkę, nałożę sobie jeszcze jakąś maskę. Tak, bo to jest na noc właśnie maska z ziai. Muszę Wam powiedzieć, że ja ogólnie dbam o swoje ciało i o swoją twarz. Pamiętam, żeby jakieś tam wykonywać takie rytuały pielęgnacyjne. Lubię to, a lubię to wykonywać. Po drugie, no, lubię dbać o siebie i nie jakoś nadmiernie, ale po prostu jakoś przychodzi mi to tak, wiecie, bezproblemowo i w tym jestem systematyczna. Ale teraz właśnie jeszcze przed tym weselem to taki w ogóle jestem tak turbo zmobilizowana naprawdę do takich różnych zabiegów kosmetycznych w domu. Więc jakoś tak, wiecie, no zależy mi jednak, żeby w tym dniu wyjątkowym dobrze wyglądać i zauważyłam, że Wojtek, słuchajcie, lubi to samo, naprawdę. Że lubi też teraz dba o siebie, pozapisywał się też na jakieś tam zabiegi, takie, wiecie, no fajnie to jest, poza dba o siebie i w ogóle, no, ci tam chce też dobrze wyglądać, wiecie, promiennie i w ogóle cały czas stosujemy tą dietę, dbamy o siebie też od zewnątrz, ale też od wewnątrz. Właśnie w środę idę do Eweliny mojej, Eweliny z terapii, tej co była dzisiaj u nas. No bo ci co mnie oglądają to doskonale wiedzą, że Ewelina prowadzi swoje gabinety w Krakowie. No i tam między innymi face modeling, wiecie, kobido i tak dalej. Ja już u niej tyle razy byłam, no i teraz się też przed ślubem pozapisywałam na nią, żeby do niej, żeby odwiedzić ją kilka razy przed tym ślubem i zrobić co tam trzeba. A w ogóle te jej masaże, które ona wykonuje na twarz, są bardzo relaksacyjne, więc nie dość, że przyda mi się to tak, bo idzie wesele, to przyda mi się to, żeby się tak trochę zrelaksować. Ja już przebrana w piżamę, więc idę spać. Dzisiaj też mój brat, słuchajcie, kończył 40 lat, więc ja mu taki zmontowałam króciutki filmik. Wyślę Wam go tutaj, wstawię go i pokażę Wam, co dla niego takiego stworzyłam, żeby tak troszeczkę mu, wiecie, umilić czas. Kupiliśmy mu z Wojtkiem bardzo ładny prezent, też nie mogę powiedzieć, bo dostanie go jak przyjdzie w czerwcu na nasz ślub. Nie chcę go wysyłać, bo boję się troszeczkę, więc odbierze go sobie już tutaj na miejscu w Krakowie. I bardzo dla mnie to jest ważny dzień, bo kocham go nad życie i no i w ogóle mój brat jest dla mnie bardzo ważną osobą w moim życiu. Ale słuchajcie, też napisał do mnie pewien chłopak, którego partnerka 31 marca kończyła 30 lat. Też taka okrągła, ładna liczba. Iwonka gra na flecie w Operze Bałtyckiej, kocha podróże i jest naszą fanką. Dlatego napisał do mnie właśnie twój partner z prośbą, czy mogłabym ci złożyć życzenia i robię to. Czyli składam ci najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego, realizuj swoje plany, marzenia i biegnij do przodu. A, no i jeszcze macie podobno 8-miesięcznego synka, dlatego buziaki dla tego synka. Kończę, kochani, tego vloga. Do zobaczenia jutro.